przystąpią ci, którzy mają otrzymać strój duchowy. Roman Tymań. Ja chcę. Marian Wolfk. Jestem. Ja stałem się
Але все є покарання Галілейське. Сину, немає віна. Ані в тебе не зауважує, а вже чисто всежиття, родіння, всежиття ти молодий, ти молодий. Ні, не зауважує всежиття. Подножу тільки за здоров'я, за помисність. Але всежиття ні, не зауважує. Марія зауважила. Марія ма власне та прийняклівость до кожного чоловіка. Дійсно, може ксьоз Марії повідомити, стало ще для поляка, поляків, для українця, стало ще українцем, для русского стало русським, для жида жити. Бо Марія хоче збавити кожну душу, кожну душу. Моц Марії є для нас теж і поєдна, і треба її відгадувати. Мовлю, що Марія є знову Ева. Але є більше, ніж Ева. Бо у Еви Бог не питався, чи може прийшла та жінка. Але Бог питався у Марії. У Марії питався, чи вона хоче стати маткою Сина Божого. І Марія Божа дає згоду. Бог питався у Марії, чи вона може стати прийшла та жінка. Не до прийняття в нашій голові, але на тим, що медитувати. А повідомляє так, ото я служниця Пана Моєго, нех мені ще стане на дух слова Твоєго. Повідомляє так, то треба зрозуміти, о що тут ході в так. А якщо Марія буде так, що вона приймує, що стане ще маткою Сина Божого, то вона приймує і є моменти на крижу. В єдному моменті, якщо є білісті в хатежі Орденській, там є образ звістування Матки Божої. І там бідать, коли ангел звістує Марії, на правій стіні вийдіть до катедри Орденській. Ангел звістує Марії, а вона в тим моменті віді цього майки Христуса. І зараз повідчені так, смерті своєго сина. Чи то є для нас поєнти? Добре. Може, якась богатирська матка пові, так, годиться на смерть своєго сина. Але годиться на смерть Бога. Як можна ще згодитися на смерть Бога для збавлення чоловіка? І то є для мене переживається. Вийти на кшиву, то есть
tajemnica Marije. Marija daje nam radost služenja Bogu. Radost pjenika. Radost kada čovjek se znosi do Boga. A przecież bez poczucia piękna, bez radości, bez śpiewu, bez miłości Maryi, jak można poznać Boga, jak można mówić Bogu służyć? Jest powiedzenie per Maria ad Jezus, zdaje się tak. Kto zna to, że Macie księżyc? Jak per Jezus ad Maria, tak? Per Jezus ad Maria, właśnie. Nie, per Maria ad Jezus. Przez Marię do Jezusa, to po łacinie, tak? Kiedyś nie przyznałem łacinie, teraz. Przez Marię, to jest pierwszy stopień. I nie możesz wejść na drugie, na trzecie piętro, jeśli nie ma schodów. Jak się wdrapiesz na drugim piętrze? Schody trzeba. Maria jest to tym, która Cię prowadzi po tych schodach. Jezus Cię bierze i wtedy prowadzi do Boga Ojca. Nie ma drogi od razu do Boga Ojca. Trzeba iść przez Marię. Ja mam wielkie doświadczenie dzięki Bogu z tym, że w ciężkich wydarzeniach mojego życia Maria mnie uratowała. Wydarzenia, które mnie kosztowały życia. I Maria mnie uratowała. Ja stałem właściwie parę kroków od utraty życia. Była taka sytuacja w wojsku. I mnie wezwał mi kapelan dwa kroki do przodu. I ja zostałem się, że pozostali. A w tym czasie modliłem się do Matki Bożej modlitwy. Ofiarowanie się Matce Bożej. Zawsze do modlitwy się modlę. Potem już tych kolegów nie zobaczyłem. Oni zostali tam, a ja dałem dwa kroki do przodu. W drugim szeregu stałem. Teraz ja mam wielkie doświadczenie, że moc Marii prowadzi do Boga i chroni człowieka. Wabiam wam życie Marianie i Romanie, ażebyście razem z sutaną wzięliście sobie
Drodzy Romanie i Marianie, wobec wszystkich tu zbawek kapłan, braci, rodziców krewnych, znajomych, zechciejcie wyrazić swobodowość służby Bogu i ludziom w Kościele. Dlatego pytam każdego z was, czy chcecie, czy chcesz swą postawę dawać świadectwo o Bogu, który cię powołał? Chcę. Czy chcesz otrzymać strój duchowy, sutanę, serdeczny znak twojego całkowitego oddania się Bogu? Chcę. Czy chcesz wytrwać w obranym powołaniu i wiernie realizować powołanie kapłańskie, które ci ołtarze? Chcę z Bożą pomocą. Słuchaj zatem głosu Twojego powołania i tak postępuj, abyś zawsze oddał się Bogu. Módlmy się, błogosławiony jesteś Boże. Ty swojego jednorodzonego Syna ustanowiony z najwyższym i wiecznym kapłanem nowego przymierza. I wybierasz ludzi, którzy byli przeważani Twoich misteriów. Ty ubogacasz swoim błogosławieństwem te szanse, strój duchowy, spraw Twojej słudzy, którzy ze czcią przyciągają, przyczyniają się do wzrostu pobożności własnej i samego wydłużenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjmij strój duchowy, niech on będzie pośród ludu Bożego znakiem i świadectwem szczególnej służby, dopełnienia